Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o jednej najistotniejszej rzeczy podczas chudnięcia, podczas redukowania tkanki tłuszczowej, czyli materiał dla osób, które mają problemy z tym i zastanawiają się tak naprawdę, co jest najważniejsze, unikają pewnych rzeczy, a tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest deficyt kaloryczny. I tak naprawdę większość trenerów Wam o tym powie, tak jak i mi zresztą mówili wcześniej, że bez deficytu kalorycznego nie ma możliwości, aby schudnąć. No i teraz pytanie jest takie, jak to obliczyć, jak dojść do tego? Są do tego różne aplikacje, ja polecam aplikację taką jak Fitatu, bardzo prosta aplikacja w obsłudze, ale też jest taki wzór prosty, waga ciała, razy 22, razy współczynnik aktywności w ciągu dnia. I ten współczynnik aktywności w ciągu dnia jest różny, bo osoby są po prostu różnie aktywnie fizycznie w ciągu dnia. Jest to rozdział między 1:1 a 1,5. Czyli 1:1 to jest osoba, która jest słabo aktywna fizycznie, 1,5 to jest osoba, która jest bardzo aktywna fizycznie w ciągu dnia, więc Ty musisz sam wybrać, na jakim po prostu pułapie jesteś, tak? No i z tego wzoru wyjdzie Wam bilans zero, czyli kaloryczność dla osoby, która chce utrzymać swoją wagę. No i tak naprawdę od tego wszystkiego zabawa się zaczyna. Jeśli chcesz schudnąć, musisz jeść mniej niż ten bilans zero, czyli mniej niż organizm potrzebuje. No i przykładowo, dla osoby, która waży 80 kg, ten deficyt wyjdzie, ten bilans zero wyjdzie 2800. Więc będąc na deficycie kalorycznym musisz jeść mniej. 2700, 2600, 2500 to już będzie deficyt kaloryczny. I tak naprawdę trzymając po prostu ten poziom sobie przez jakiś tam czas, kontrolując wagę, powinna ta waga tak naprawdę schodzić. Więc deficyt kaloryczny to jest najważniejsza sprawa w tym wszystkim. Ja dużo miałem trenerów, każdy trener mi mówił właśnie to, że deficyt kaloryczny jest kluczową sprawą w tym, aby właśnie zrzucić zbędne kilogramy, więc nie bardziej patrzcie tutaj pod kątem właśnie tego deficytu, pod kątem jedzenia, a niekoniecznie pod kątem jakiegoś tam odstępstwa od różnych tam jakichś rzeczy. Jeśli chcesz schudnąć, deficyt kaloryczny i waga będzie leciała. Bądźcie silni, zdrowi, trzymajcie się wszyscy razem, pomagajcie sobie nawzajem. Pozdrawiam serdecznie, cześć.